ARP wchodzi w nową inicjatywę, w nowy projekt, mianowicie chce wybudować fabrykę, w której będą produkowane wagony kolejowe. I, czy ta inwestycja może trafić do Radomia? I tak, ja muszę powiedzieć, że na tym spotkaniu kilka tygodni temu padła taka sugestia, że dobrze by było, żeby rozważyć tę lokalizację właśnie w Radomiu. Niedawno Agencja Rozwoju Przemysłu wycofała się z projektu rewitalizacji gmachu starej fabryki broni. W zamian proponuje rozbiórkę starego budynku i wybudowanie nowoczesnego centrum biurowo-usługowego. Okazuje się, że nie jest to jedyna inwestycja, jaką ARP chciałaby zrealizować w naszym mieście. Na razie nie ma konkretnych deklaracji w sprawie ewentualnego wybudowania w Radomiu fabryki wagonów kolejowych. Władze miasta odbyły jednak z przedstawicielami agencji spotkanie w tej sprawie. Zainteresowanie ze strony przedstawiciela ARP, który jest właśnie za to odpowiedzialny, wydało się dosyć duże i rzeczywiście spotkało się z przychylnością. Przedstawiliśmy szereg atutów, które Radom ma w kontekście budowy takiej fabryki tutaj, czyli po pierwsze zasoby siły roboczej, po drugie Uniwersytet i Wydział Transportu, kształcenie dualne, które byłoby, wydaje się naturalną bazą pracowników dla takiej fabryki. I teraz czekamy na już taką wizytę, na wizytę tak inwestorską, gdzie chcemy zrobić taki biznes tour. Tak? Wiceprezydent apeluje w związku z tym do posłów i radnych Prawa i Sprawiedliwości, żeby lobbowali za pomysłem utworzenia w Radomiu fabryki wagonów.